Dla średniowiecznych Krakowian prawdziwość legendy o smoku wawelskim nie była tematem dyskusji. Wierzono, że taka bestia faktycznie istniała i że w zamierzchłych czasach prześladowała króla Kraka oraz jego poddanych. Za najlepszy dowód uznawano samo wzgórze Wawel. Pierwotnie całe było ono przecież poznaczone lejami, rozpadlinami i pęknięciami. Dzisiaj w wielkiej historii z Kamilem Janickim nieznana historia Smoczej Jamy na Wawelu. Odcinek powstał na podstawie mojej książki, poświęconej najsłynniejszemu polskiemu zamkowi. Wawel, biografia. Wincenty Kadłubek, który na przełomie XII i XIII stulecia spisał najstarszą znaną wersję legendy o smoku wawelskim, mógł oglądać nie jedną, ale przynajmniej kilka jam, przywodzących na myśl legowiska przedpotopowej, jak wtedy mawiano, bestii. Jeszcze Jan Długosz w wieku XV pisał o Wawelu. Widzieć można do dziś dnia na tej górze wiele jaskiń, w których miał przebywać osławiony w pisemnych i ustnych podaniach smok, czyli zwierz przedziwnej wielkości, który dużo szkód mieszkańcom tutejszym miał zadawać. Załomy skalne, początkowo trudno dostępne, stały się z czasem kryjówkami zbirów i szeroko rozumianego hultajstwa. Zapewne dlatego król Zygmunt August w 1565 roku nakazał zasypać smocze jamy. Nie wszystkie jednak. W XVI wieku z legendarnym potworem wiązano już bardzo konkretny otwór u podnóża Wawelu. Marcin Kromer notował po łacinie, że ta głęboka jaskinia wydrążona w skałach była zwana Specum Draconis. Joachim Bielski, syn Marcina, jako pierwszy zapisał nazwę po polsku. Na kartach Kroniki Świata, wydanej drukiem w roku 1597, stwierdził: jest jeszcze jego, czyli smoka, jama pod zamkiem. Zowią ją Smocza Jama. Na myśli miał tę samą jaskinię z wylotem położonym nad Wisłą po południowo-wschodniej stronie wzgórza, która jest obecnie udostępniana turystom. Kilka stuleci temu pieczara wyglądała oczywiście inaczej. Otwór wejściowy był znacznie mniejszy, wnętrze ciaśniejsze, pozbawione obmurowań, schodków i filarów. Jama miała poza tym dodatkowy wylot dalej na północ, w zakolu rzeki. Nie dało się natomiast pomaszerować nią prosto na szczyt wzgórza. Obecne kręcone schody na Wawel biegną wewnątrz studni, pochodzącej z czasów zaborów. Przed wiekami musiała różnić się też sieć korytarzy. Aktualnie trasa zwiedzania obejmuje trzy połączone komory, ciągnące się na przestrzeni około 80 metrów. U schyłku XX wieku odkryto też dawniej zablokowane, a kilka razy dłuższe, boczne korytarze. Podobnych rozgałęzień pierwotnie było zapewne więcej. Obecność jaskini pobudzała zainteresowanie opowieścią o smoku wawelskim. Z czasem pieczara stała się wręcz swoistą wizytówką Krakowa. W dobie sarmatyzmu ochoczo pisali o niej szlachetcy poeci. Stanisław Szemiot rymował o Kraku, że smoka z porady szewca struł pod górą, którą po dziś dzień widać w skale z dawną dziurą. Samuel Twardowski opowiadał o smoczej głowie w stołecznym Krakowie. Z kolei Wespazjan Kochowski ułożył fraszkę, w której wyśmiewał grecki mit o Apollinie, zabijającym smoka. I zrobił to, aby zaraz podkreślić, że rzeczą o wiele pewniejszą jest pradawny sukces Kraka w walce ze smokiem grasującym u podnóży polskiej stolicy. Do smoczego tematu autor powrócił też w wierszu sławiącym koronację króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 roku. Stwierdził w nim, że jeśli nawet bestia żyje w podziemnej kawernie, to na wieść o przybyciu nowego monarchy sama z siebie zdechnie mizernie.
wszyscy wymienieni artyści mogli czerpać inspirację z natury. I to niekoniecznie na trzeźwo. Przynajmniej od 1616 roku, bezpośrednio przed wejściem do Smoczej Jamy, działała karczma. Nie bez przyczyny wyszynk założono właśnie tutaj, blisko chłodnego w upalne dni wnętrza. Komentuje badaczka dziejów jaskini Elżbieta Firlet. Dalej zaś pisze. Z pewnością w letniej porze roku trunki serwowano w najbliższej części jaskini, którą odgrodzono murem z drzwiami od głębiej położonych korytarzy. Karczmę chętnie odwiedzali nie tylko miejscowi, ale i goście z zagranicy. Węgier Marton Combor opowiadał na początku XVII wieku, że bawił się tam wyśmienicie przy piwie. Andreas Cellarius, autor niezwykle poczytnej kosmografii, a więc swoistego przewodnika po Europie, z 1659 roku opowiadał z kolei. W Krakowie pod zamkiem jest wielka i daleko w głąb sięgająca jaskinia. W lecie bardzo zimna, a w jej wnętrzu szynkują wino i piwo. Dodał przy tym, że miejsce nosi nazwę Smoczej Jamy, Antrum Draconis. Ostatnia wzmianka o wyszynku pod Wawelem pochodzi prawdopodobnie z roku 1754. Benedykt Chmielowski, autor sławnej sarmackiej encyklopedii, znanej pod skróconym tytułem Nowe Ateny, zachwalał. W tej to teraz jamie smoczej smokczą piwo i wino zimne od skał zimnych. Pełną historię smoka wawelskiego i jego jaskini znajdziecie w mojej książce pod tytułem Wawel – Biografia. A jeśli nie chcecie, by bestia żyjąca w podziemnej kawernie pożarła was, wasze dzieci i sąsiadów, koniecznie polubcie to wideo i nasz kanał. To jedyny sposób, by się uratować.